Ocji, zwany także człowiekiem lodu, zmarł około 3300 lat przed naszą erą. Jego zamrożone ciało odnaleziono w 1991 roku w lodowcu alpejskim położonym w dolinie Odstal w Tyrolu, stąd otrzymał taki przydomek. Był mężczyzną w średnim wieku, miał 157 cm wzrostu i ważył około 50 kg. Jego ostatnim posiłkiem było mięso kozicy i jelenia, korzonki, ziarna i owoce. Ocy ubrany był w skóry niedźwiedzia, kozicy i jelenia. Miał przy sobie plecak i torbę z kory brzozy, kołczan z czternastoma strzałami, ciupagę, zemijny nóż i niedokończony łuk. Ocy zmarł najprawdopodobniej w wyniku ran zadanych w walce z innymi ludźmi. Po odkryciu stał się wielką atrakcją turystyczną, a także przyczyną sporu pomiędzy władzami Austrii i Włoch. Ciało odnaleziono w pasie granicznym tych dwóch państw, ostatecznie ustalono, że były to Włochy. Znaliście tę historię?